Drodzy Państwo, pierwsze piątki obu zespołów już na parkiecie, mecz 11 kolejki pierwszej ligi koszkarek grupy B. Conti Max Mosi Kłodzkie kontra AZS Politechnika Korona Kraków. Drużyna z Krakowa mecz rozpoczyna w następującym zestawieniu. Z numerem 0 Weronika Mazur, 1 Weronika Woźniak, 8 Alicja Kopiec, 9 kapitan zespołu Natalia Popiół i 12 Angelika Kuras. I drużyna rozpoczyna Conti Max Mosi i Bochnia z numerem 23 Anna Krawiec, 24 Monika Malinowska, z numerem 6 Małgorzata Zubora, 2 Magdalena Szkop i numer 0 Anita Pluczyńska. Za chwilę początek spotkania 11 kolejki pierwszej ligi koszkarek Conti Max Mosi i Bochnia AZS Politechnika Korona Kraków. Thank you.
swoje. Thank you.
przedmiotem Kośniak. Minuty 30 sekund do zakończenia pierwszej kwarty, 9 do 7 prowadzi Konti Maksymos i Pochnia. Politechniki Korony Kraków. Do głosu numer 21 wejdzie Natalia Kubicka, a boisko opuszcza Alicja Kopiec. Zmiana także drużyny Konti Maksymos i Pochnia. Do głosu numer 5 wchodzi Julia Fortuna. Maksymos i Pochnia do głosu numer 6 wchodzi Małgorzata Zuchora. Krucińska. Za moment dwa rzuty wolne wykona Anna Krawiec. Wojsko opuszcza Angelika Kuras.
sytuacja rzutu sędziowskiego. Timeout. O czas poprosiła trener Konti Maximus Ilpoch. Małgorzata Misiuk, 19 sekund, tyle pozostaje do zakończenia pierwszej kwarty. Politechnika Korona Kraków prowadzi z Konti Maximus Ilpoch 15 do 13. Pozostaje do zakończenia pierwszej kwarty. 2 punkty przewagi drużyny krakowskiej. Politechnika Korona Kraków prowadzi z Konti Max Mosilem Bochnia 15 do 13. W 10 minutach gry remis 15 do 15. Za moment początek drugiej kwarty. Drużyna Konti Maximus Ilpoch już na boisku z numerem 0 Anita Prudzińska, numer 2 Magdalena Szkop, numer 5 Julian Fortuna, 24 Monika Malinowska i numer 6 Małgorzata Zuchora. W tym zestawieniu drużyna gospodyń Konti Maximus Ilpoch rozpocznie drugą kwartę spotkania. Natomiast AZS Politechnika Korona Kraków z numerem 1 Weronika Włośnik, z numerem 12 Angelika Kuras, 11 Patrycja Rogalska, 21 Natalia Ławicka i 22 Wiktoria Plaskowska.
Kalna, wynik 11 do 15.
punkt przewagi drużyny Conti Max Mosiebownia, która prowadzi z Politechniką Koroną Kraków 19-18:07 minut 51 sekund pozostaje do zakończenia drugiej kwarty spotkania. Powiedz, że tej dziewczynce, że tam nie wymachiwała tym na ten. No, nie trzyma też bez przyjaciół. Małgorzata Zuchora i z numerem 13 Nikola Więcek. Z Politechnika Korona Kraków to obóz numer 9.
Prosi na tanie popiół, kapitan drużyny na boisko opuszcza Angelika Puras. 4 minuty i 1 sekunda, tyle pozostaje do zakończenia pierwszej, drugiej kwarty. Drużyna Kontimax Mosir Wołomia prowadzi z Politechniką Koroną Kraków 26-22. Zdobywają Anna Krawiec, która była faulowana w momencie oddania rzutu i za moment Anna Krawiec wykona dodatkowy rzut wolny. Prowadzi Kontimax Mosir Wołomia. A na linii rzutów wolnych Grab Nikola Więcej. I zmiana w drużynie Politechniki Korony Kraków. Boisko opuszcza Natalia Popiół, to gry z numerem 1, obraza Weronika Woźniak. Alicja Dobrowska.
Time out na czas poprosił trener drużyny krakowskiej Wojciech Dobrosapolski. Minuta 49 sekund do zakończenia drugiej kwarty. 35-27. Prowadzi Conti Maximus i Bochina. Prowadzi Conti Maximus i Bochnia. Minuta 49 sekund do zakończenia drugiej kwarty. Kobiec.
z numerem 12 Anna Czemika Kuras, z numerem 1 Wolnika Woźniak i 0 Wolnika Mazur i drużyna Conti Max Moskiej Wognia, numer 2 Magdalena Szkop, z numerem 6 Małgorzata Zuchora, 0 Monika Krucińska, 24 Monika Malinowska i 23 kapitan zespołu Anna Krawiec. Na linii Żółtych Wolnych Anita Brudzińska.
zmiana w zespole. Kontynuacja Mosilba dobrze wchodzi Julia Fortuna, a boisko opuszcza Małgosia tam Zuchora. A zadę z Politechniką Koroną Kraków do zakończenia trzeciej kwarty 5 minut 48 sekund. Koronę Kraków, do głosu nr 22 wchodzi Wiktoria Plackowska, a boisko opuszcza Natalia Popiół, kapitan drużyny. Wchodzi Małgosia Zuchora, na linii rzutów wolnych Natalia Ławicka. Thank you.
zmieniła. Monika Umanowska. Zmiana duszenia Politechniki Koronnej Kraków do rozwoju 11. To jest Patrycja Rogalska. Boisko opuściła Weronika Mazur. Politechniki Korony Angelika Kuras. Zmiany w obu zespołach, przyjemnie gości do rozwoju w 9. Właśnie Talia Bobryka podam drużyny, a drużynie kontynuak z mocy Bobryk do rozwoju 0 powraca Anita Trucińska. I kolejna zmiana w drużynie Bobryckiej do rozwoju 13. Chodzi Nikola Więcek, a na linii rzutów wolnych Weronika Woźniak. Powracamy na krawiec, kapitan zespołu Antypolisko opuszcza Monika Malinowska. Zmiana także w zespole Politechniki Korony Kraków. Do gry z numerem 0 powraca Weronika Mazur, a boisko opuściła Weronika Woźniak.
Krawiec. Minuty 6 sekund do zakończenia trzeciej kwarty, 62-41 prowadzi Konti Maximus Irpotnia, a na linii rzutu wolnych Weronika Mazur.
za chwilę początek czwartej, kwarta drużyna AZS Politechnik Rolny Kraków już na boisku z numerem 0. Weronika Mazur, numer 9, kapitan zespołu Natalia Popiół, numer 21, Natalia Kołaczyńska, numer 22, Wiktoria Plackowska, 11, Patrycja Karowalska i drużyna Kontimax Mosir Oknia z numerem 2, Magdalena Szkop z numerem 0, Anita Płucińska, 5, Julia Fortuna, 24 Monika Malinowska i 23 kapitan zespołu Anna Krawiec. Weryfikacja zegara 24 sekund. Przerwa z powodów technicznych, drodzy Państwo. Thank you.
techniczne już nie ma, więc mecz może być kontynuowany. 72-46 prowadzi kontynent z Mocy Brodnia. 10 sekund czwartej kwartery już za nami. Thank you.
Kuras. Kapitan zespołu Anna Krawiec. Zmieniam duszenie techniki kolony do obozu WRM 22 wejście do Wiktoria Klackowska, a bruzko opuściła partia Rodalska. Bo mi kabelek zasłania. Teraz też mi zasłania. Dziękuję.
tak. Przewiniła Gabriela Rak. Nie da się tego bardziej zbliżyć. Nie, to tak. Na telewizorze to będzie? Potem pokazywać? Angelika Kuras. Thank you.